29 maja w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala Teraz Polska. Gala była także okazją do wręczenia nagród Wybitny Polak osobom, które swoją działalnością i zaangażowaniem promują pozytywny wizerunek Polski na świecie. Właśnie dzisiejszego wieczoru poznamy dwóch laureatów tytułu Wybitny Polak. Ta nagroda ma dla mnie chyba największe znaczenie w tej chwili, dlatego że zamknął się pewien rozdział w moim życiu, że 55 lat temu dzwoni do mnie szef biura paszportów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak oni w ogóle wiedzieli, gdzie ja jestem w tym Los Angeles, prawda? I mi mówi, że przestałem być Polakiem. Paszport został niewiniony. 55 lat później zostaję laureatem nagrody Wybitny Polak. To jest cudowna okładka do dosyć grubej książki. To jest ta sama idea właśnie, którą ma tutaj organizacja Teraz Polska i to nas bardzo, bardzo zbliża. Mamy ten sam cel, te same idee, żeby pokazywać Polskę, promować polskie produkty nie tylko tutaj, ale na całym świecie. Tour de Pologne to jest Teraz Polska. Godło Teraz Polska to... To jak taka najwyższej jakości wytwórnia muzyczna, tylko w odniesieniu do produktów wytwarzanych przez naszych rodzimych przedsiębiorców. I to, że dziś jesteśmy na 33. gali Teraz Polska, pokazuje mi, że można, że się da. Jako prezes fundacji trochę zazdroszczę tej 33. edycji. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł już powiedzieć ze swojej perspektywy, jak to jest przez 33 lata prowadzić fundację i stać się taką marką w Polsce. Jestem dumny z tego, że Iga mogła zostać laureatką i że jest tak wyróżniona. To, co Iga zrobiła i to, z kim pracowała od początku, to faktycznie byli sami trenerzy polscy, sama myśl była polska. I to jest trochę chyba dumne takie, że jednak można zrobić coś właściwie na naszej ziemi, tak? Dziękuję bardzo.